powiedzcie sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia. A zatem Katarzyna i Tomaszu, czy chcecie na dobrowolną i bez żadnego przymusu zacząć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej dobie, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć po katolicku wychować potomstwo, które was Bóg obdarzył? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Ja, Katarzyna, biorę Ciebie, Tomaszu, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co Bóg złączył? Człowiek jest niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, jako warunek Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławieństwo obrączy. Pobłogosław Boże do obrączki, które poświęcamy. W Twoim imieniu spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności. Trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa Pana naszego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączkę.
znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna Świętego Ducha. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Teraz wiem,